Cześć widzowie, mam dla was super ogłoszenie. Słuchajcie, otworzyłem Barbera, tak, restauracja, kluby i firma. To za mało, słuchajcie, na to wydam teraz pieniądze wszystkie, które zrobiłem z walk. Zapraszam do mnie do Barbera, żartowałem! Jesteśmy w Poznaniu, a w Poznaniu wiadomo, mamy naszego zioma Entera, który jest mega dobrym artystą i to jest jego beat. Obiecałem sobie, że na dzisiejszym vlogu nie będę przeklinał. No i też z nami Michael, znany, lubiany i... Ziom, zapomniałem wziąć, jak masz na imię. Totalnie, sorry. Vinci. I będzie szefuncio Muncio, który okazał się, że jest bardziej... Kaziu Paliu. Właśnie spóźnia. Zaspał na pociąg, który mu kupiliśmy. No i jest z nami Mateusz, ale ten... No... No. Niestety. Dla 36-latka zrób obrót na pięcie. Jakie lubię pisać teksty. Słuchałem sobie odklejki ostatnio oczywiście i Mura na Urali, stwierdziłem, że jestem genialnym tekściarzem. Vinci mówi, czyli Vinci, czyli barber, mówi, żeby policzyć trzykrotnie, bo ja z Warszawy. No, pewnie. Dobra, poczekaj, chyba to da. Jak usunę się widzowie, lepiej poprzeć przed. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Musisz się na vlogu chwalić Mercedesem? Pod studio jak podjedziemy, nie daj sobie to przypadkowo zupełnie to usunięcie w tym Mercedesie, to w ogóle nie o to mi chodziło. Byłem strzyżony on do Barbera, szybciej, szybciej, żeby nagrał scenę jak Mercedesem podjeżdża. Otwieraj tę bramę, człowieku! Światło jakieś, pomyślałeś o świetle, czy mają widzowie tak, o, kto to wyszedł? Dobrze, fajnie przedstawić Natalię, ale nie ma światła, więc tak, to jest Natalia, to ma na razie, lecimy dalej. Cześć wszystkim. Jak wszedł po czasie. To może być, nie? No lepsze to niż nic, lepsze to, widzisz? To jest zawsze taka sama dynamika, bo mamy taki żart trochę z sytuacji Pandora Gate w tym kawałku i Michael zawsze mi podkręca, zostaw, zostaw! A Enter jest głosem rozsądku i mówi, wyrzuć to! Że nie jest tak hardkorowy ten wers, no bo nie mówisz tam nic, po co to był za wers, możesz go przeczytać. No tak, może, no dobra, może bo, na, wiesz. Chodź tu mała do tatusia, nie patrzy w Ardęga. No. No to zależy... No tak średnio. Halo, czy jest tutaj jakiś youtuber popularny, bo chcemy go użyć do zasięgów? W ogóle nie mieliśmy pod inny nagrywać. Jaki kryjny. To on! To on cię... Możemy cię stawić na miniaturkę jak powiedz 2 sekundy? Pewnie. Tak się robi zasięgi. Nic nie oferujesz sobą, tylko wykorzystujesz innych. Tak się tworzy muzykę? Wow! Niesamowite. To nawet działało. Tak, właśnie tak robię bity. Jakiś produkt do włosów potrzebuje? Jest jakiś puder? Pomada. O, jest. A, tu jest strong, to nie, cofnijmy to. Mega stylowy młody chłopak! Ale ty jesteś szalony. Nie no, serio, bo przecież mi o mojej fryzurze. Ja bym nawet wziął wasze uwagi, pod uwagę, ale czasami są takie niekonstruktywne. W sensie powiecie, że mam zapuścić tył, bok, ciąć, bo ogólnie taki chaos jest bardzo fajny, ja bardzo lubię taki chaos. Kręci. Nigdy więcej nie zrobię jakiegoś wersu dla żartu, bo co się dzieje w mojej głowie? Ale robimy sobie, oj, że nie patrzy w Ardęga, ale fajnie siedzi. Ja też poszukałem do tego rymu, a dla jaj. Ja stary, teraz jak to wyrzucę, to będę się czuł jak po prostu cipa najgorsza. I to jest koniec, ja nie potrafię po prostu, jak ja coś zobaczę raz, jeżeli chodzi o humor, to nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, dlaczego jestem taki miękki, że to wyrzuciłem. I to już nie mogę tego wrzucić, zresztą to jest okay, świetne. I, a potem Michael mówi, że... Świetny pomysł. No Michael, uważam, tutaj daleko zajedziesz. Szef ulicy Robert Patus Oblex Wyrolmenda, chodź się przytul do tatusia, nie patrzy w Ardęga. Albo chodźcie, sprawdzę wam dowody, bo patrzę w Ardęga. Co jest lepsze? To jest dobrze, to jest no dobrze. Widzicie, no? Jak ja was kocham, weźcie to. Słuchajcie, dlaczego jeżdżę do Poznania tak daleko? Przede wszystkim. Nie, dobra. Bo nie znam nikogo w Warszawie, kto robi muzykę. Nieprawda, bo to są przyjaciele. Nie, to są super ziomy, co szybko kumają. No i powiem tak, no jest fajna atmosfera i tak się tworzy, no. Powiem tak. Rok się nie odzywał, dopiero ostatnio napisał, co tam u ciebie. Ja mówię, no fajnie. Właśnie, no teraz nie... wyjaśniamy najważniejszą sprawę, dlaczego Robert wyzywa tak swojego operatora, bo Mateusza. Mówię, szefa. Szefa, właśnie. No, ale to szefa. Dlaczego mój pracownik, po pierwsze, opadł ci fiut, po drugie... W sensie mikrofon. A po drugie, dlaczego ty mówisz, że jesteś moim szefem, ludziom jesteś obcym? Jesteś moim aktorem, Robert. Dobra, nie wiesz, słuchajcie, to słuchajcie, widownia, proszę was, ogląda się film Wyspa Tajemnic, tam wmówili Leonardo DiCaprio, że jest policjantem, a nie wariatem, żeby go wyleczyć. Mateusz potrzebuje podobnej terapii. Ale ty Mateusz jest reżyserem, ja w ogóle w tym Matrixie twoim, ja jestem twoim aktorem i w ogóle dziękuję, że mogę być na tym kanale twoim. Kanał jest twój, mój? Nasz.
Powiedz mi, dlaczego co chwilę nazywasz go debilem? To jest Agoda, a rozmawiałeś z nim kiedyś? Dobra, proszę państwa, jestem z Kędzierzyna Koźla. Niemożliwe. Stamtąd się znamy. A znamy się, no to jest tajemnica. I jesteśmy razem, tak? Tak. Ale to też jest tajemnica. To może jakiś specjalny jest. No patrz, masz, pisze, produkt limitowany. Fajne. Nie jest to sponsorowany film. To jest sponsor. To są pyszne kawanoty. Ty zawsze lubisz mieć mięso w buzi. Gdzie mam kolację dzisiaj? Tutaj z żabki chcę wejść zacząć na kolację. Naprawdę, nie idziemy do restauracji. Wydałeś 50 zł w pasie busie. Mateusz, ja nie żartuję. Nie, ale co nie żartujesz? No nie, ale on nie, bo on musi iść w restauracji. Ja ci buja zamówię jedzonko jak też. Jak ci Robert tak mało płaci. Praca w realizujemy. Tutaj enter jest w kabinie, proszę postawić. Enter jest, słuchajcie, lekko wstawiony, ale zaraz będzie bardzo wstawiony, więc ruszajmy. Dokładnie. Nieprawda, ja jestem trzeźwiusieńki, wuja. Witamy się kielonem, drinem, piwem, potem shotem, na mieście robię robotę, dobre melo, jestem kotem. No i co, i elegancko. Powiem tak, to jest enter, to jest twój klasyczny styl. No tak. Tak, moja dziewczyna, Natalia, z którą totalnie nie jesteśmy razem i nigdy bym nie był, ponieważ ona jest szóstką, ja jestem dziewiątką. No odwrót. A, że 6-9. Ale nie teraz, bo tak nagrywamy. Natalia na winie, pierwszy tekst, tak? Powie... Tak. Oblex Vrolmenda! Nie, dobra, to nie. No, Oblex Vrolmenda. Trochę lepiej. Oblex Vrolmenda. Oblex Vrolmenda. Dobrze! Ty masz katar ciągle, myszka. A nie, ale... Nie, teraz... No, kataru nie mam. Masz trochę katar. Ja mam słabą odporność. Pamiętaj, tak, jest Natalia. Ja mam słabą odporność, okej? Ale masz genialne płuca. Wiem. Bo nie palę. Dlaczego mam zajęcie? Nie chodziło mi o płuca! Ja mam, chodź! Jestem mega podekscytowany, że go poznam. Enter! Witam wszystkich. Dobra. Witam, jesteś szef Muncio Muncio, żaden Kaziu Padziu i co na to? Co za noc! Siema. Ej, on też był! Ej! On też był! I też zacznę głupoty garał. Ej, męczą cię ludzie, co? Podchodzą do ciebie i pytają? Czasami tak, no. Są zdarzają się. No. To teraz dopiero będzie, no. Słuchajcie. Przyjechał, nagrać. No co nagra? Hook? Zwrotkę? Nie wiem, co zrobił. Co? Fragment wersu. Tylko tak. Tyle mu dasz? Ty skąpi. Słuchaj, jak mi uciekniesz i wrócisz o 5:00, nieprzytomny, to nie jest moja wina. Ej, ja ci to teraz powiedziałem. Dobra. To jest Mateusz, on jest moim reżyserem, ja jestem jego aktorem. I tak chciałem mu mówić, bo on nie wie, że jest tylko operatorem. On jest szefem tutaj generalnie. Dobra. W ogóle fajnie mielno wspominamy z Mateuszem, bo na przykład drugiego dnia za nami chodzili i pytali, ej, jak mi ci te kamery wow. To ile by kosztowało? Słuchaj, a ile by kosztowało? Genialny młody artysta, twórca, do którego mama za mnie dzwoniła i pytała, czy będziemy grzeczni. Jeszcze raz, na wino. Fury stroje, grudy kroje, brudy piorę, struny stroje. Jeszcze raz. Raz mu się udało po 17 razach i znowu mu się nie udało. Fury stroje, grudy kroje, brudy piorę, struny stroje, mury gniotę, kur! Fury stroje, gruby, kur! Jeszcze raz. To wyjdzie. Stroje, mury gniotę, dumny stoję, dziś nawija enter po... Brawo! Ty masz jeszcze młodego człowieka wykołczować. Ja to zrobię, spokojnie. Ja to zrobię! Słuchajcie, wchodzę teraz ja. W ogóle enter jest taki przykry, ja to zrobię za pierwszym razem. Ucisz się tam! Słuchajcie, enter nie może nagrać storki i musiał mieć tekst do storki, żeby jest w takim stanie. Nagraj go. Tak się cieszy. Siemanko, kochani. Dzisiaj ze mną jest wyjątkowa osoba, którą możecie kojarzyć, jeżeli oglądacie vlogi Roberta Pasuza. Jest to osoba, która podsumowała generalnie cały trip wieczorny, klubowy. Rano wstajecie i macie kminę, co się wczoraj działo. A ja mam do was tylko jeden prosty przekaz. Co za noc! Ej, udało się! To było dobre. Tragedia, ile razy można? Dawaj, ziomal. Znów na mieście z mikrofonem i proszę o zdjęcie. Dla 36-latka zrób obrót napięcie. I teraz dawaj mi to samo, tylko że spróbuj na przykład takim bardziej basowym głosem sobie zrobić. Dobra. Bardziej basowym głosem. Znów na mieście z mikrofonem i proszę o zdjęcie. Jeszcze raz, niech żyje nam. Uważaj, uważaj. Niech żyje nam. Wszystkiego najlepszego. Dajcie mu followa na Instagramie. Jaki masz ten? Nie, ile masz lat? Nie zagasz
A jak nie wiem? 25. 22 lata! Ja śpiewam dla Matiego, mojego przyjaciela, którego nie szanujesz. Stoi sześciu chamów i dżeryja, co za noc? Co za noc, co za noc, co za noc! Powiedz, Entry, jak się pracuje z Robertem? Tak jak ostatnio, czyli źle. Witam. Tak, szefuncio, Muncia, nie żaden Kaziu Paziu idzie zaśpiewać. To wielki krok dla szefuncia, ale mały krok dla Muncia. Co za noc! Ale dobra, dobra. Wracają wspomnienia z Mielna? Tak, ta trauma. No bo jeszcze jeden. Trauma. Dobra. Let's go, słuchajcie, jesteśmy w apartamencie, śpimy tutaj sobie z ziomami, bo przyjechali ze Sławkowa. Już pamiętam, że jesteś ze Sławkowa. No, ze Sławkowa. I szybki, kurde, room trip, proszę bardzo, chodźcie. Tu jest łazienka, całkiem fajna. Mamy prysznic, fajnie. Tutaj jest sypialnia moja. Oczywiście z Natalią odgrodzimy się czymś, prawdopodobnie tu są lustra, tu jest salonik, salonik jest jakiś taki, ale słuchajcie, co jest najfajniejsze w tym apartamencie, chodźcie dalej. To jest to wielki balkon, słuchajcie, na 11, tu jest jakiś ptak. A nie, to fake. No i co, widok na, nie wiem na co, na działki. No, idziemy spać, kochani, bo jutro nagrywamy teledysk. Co ty robisz, co za wariat? Idziemy teraz na słodycze w kształcie penesa. I to jest coś, co akurat Nadia wymyśliła. Nie, nieprawda. Powiedziała tak, nie jednego próbowałam, ale takiego jeszcze nie. Takiego jeszcze nie, chyba. Wymyślmy. Takie taki miłe. O, kuśka fajne, grzeczne. A kuśka i puśka. Kuśka i puśka, genialne. Gimbały to straszne. Nie. Buły. Bułeczki, dobra. Bułeczki. Bułeczki, ale mi się kojarzy z tym, z MMA, takie bułeczki do sparingu są. To nie, to mi się, nie chce mi się, żeby się kojarzyło z kolegami, to... Dobra, nieważne widzowie. Let's go! Let's go, baby! Siema, zaczynamy teledysk i zaczynamy od bardzo fajnej informacji, bo Mateusz... Znaczy, jesteśmy na dachu, Mateusz... Popokaż niebo. Słuchajcie, Mateusz, który mianuje się reżyserem, myślał, to jest taki dach, gdzie będzie widać krajobraz. A nie widać krajobrazu? No jak wybijemy to okno. Zaraz, będzie... zaraz je otworzymy i będzie okej. Okay. Mateusz, macie urodziny w ogóle, złóżcie mu wszystkiego najlepszego, żeby szybko znalazł nową pracę po prostu. Oby. Chodź Nadia, przestań się. Siema, jestem Nadia. Jak widzicie, nie wiem co tu robię. Ma do powiedzenia tyle samo co Natalia, niedużo, ale we dwie wypowiadają się jak czwartoklasista, razem połączone mniej więcej. No. A się okazuje tak, chłop muzykiem jest, jest do tego operatorem, a to za jest... Za mną przejechał. Tam, jakie pomysły na karierę, panie szefuncio? No, zobaczymy. Na razie kariera piłkarska, tak? Nie. Enter, obudź się. Jestem obudzony. Enter trzeźwy dzisiaj, co? Dzisiaj tak. Trzeźwiejszy niż dzisiaj. Trzeźwy. Dlatego nie dzisiaj jestem... Enter, wczoraj Backspace. Dziewczyny, wy się bawicie? Zimno. Pomyślałeś, jest że to jak u Kiza w Dubaju będzie teledysk? No, oczywiście, że tak. Patrzcie, jakie mamy case'y. Zapraszam na Mobile Fox. Co za nut. Szefuncio Muncio to jest twardy gość. Twardy. Dokładnie. I zostajemy na dachu, który wygląda nie wygląda jak dach, tylko wygląda jak jakiś ogród zimowy. On nie wygląda jak dach, ale nie jest najgorszy, no. Przychodźcie, jak się podobało? Zimno, jest zimno, ale jest gorąca atmosfera. Gorące chłopaki, gorące dziewczyny. Fajnie jest, no wszystko idzie zgodnie z prawem. Wszystko idzie zgodnie z prawem. A zatrzymaj go w miejscu. No widzowie, macie co oglądać. Ulela. Siema! Jak się bawią dziewczyny? Fantastycznie. Co jest najfajniejsze w pracy z, z Robertem Pasutem? Co jest fajne z pracy z tobą, tak? Ja nie wiem, czy coś jest fajne w ogóle. Co? Nic nie jest fajne? Co? W ogóle jesteśmy w czekoladzie. Dziękujemy bardzo czekoladę za to, że nas przyjęła. Taniec. Jesteśmy właśnie w domu, już nagraliśmy teledysk. Jest Nadia. Przepiękna. Pije sobie Tymbarka z lodem, bo jest mega grzeczną dziewczynką, tak? I jest oczywiście Natalka z... Mati ogląda Konopskiego, a Natalia ogląda Matiego, jak ogląda Konopskiego. Kto ma lepsze widoki? No, myślę, że jednak Konopski ma najlepszy. Natalcie boli brzuszek, tak? O Jezu, czemu boli brzuszek? Słuchajcie, w ciągu całego dnia zjadła jednego wrapa 350 kalorii. No bo zjedliśmy go kuźwa o godzinie 15. I ja cię pytam o 24, czy ty jesteś głodna? No to jesteś 24, powinna być głodna. A to prawda, akurat to są najlepsze case'y, polecam case'y Mobile Foxa. Dzień dobry, jest kolejny dzień, mały update. Rodzina w komplecie, córeczka je śniadanko. Wczorajszy kebab podgrzewany. No, Mati śpi. Mati nieprzytomny, pijany.
Nadia poszła. Trzeba jeszcze posprzątać kuchnię, ale to jakby Natalia, jesteś kobietą. No na pewno. Ale to młode pokolenie nic nie nauczone dyscypliny. Aż Mateusz wstał. Mateusz posprząta. Pomachaj widzom. Natalia, jakie plany dzisiaj? Lecimy nagrywać odcinek, to raz. Całujemy się, to dwa. Tylko ciągle w telefonie i epety pali. Nie. Po prostu... Nie, bo wstawiłeś się, jak jem wczorajszego kebaba, no. No to chciałam zobaczyć. Ja pierdziel... Patrz, to są takie puchacze. Patrzcie, jakie mam puchate gołębie. Ale one są puchate, bo im zimno jest. Ale to są takie inne gołębie. Są takie właśnie puchate. Jezu, to są zwykłe gołębie, którym zimno jest. Dbanie. No ej! Zamieniły się w normalne. Zmieniają. Co? Nie wiedziałeś, że one są... Myślałeś, że to jest taki gatunek gołębi? No. Jezu, widzowie. Przepraszam was, po prostu. To jest... Nie ej, wiem, przysięgam. Powinnaś być teraz załamana. No jestem załamana, ej no. Koniec leżenia w telefonie. Idziemy... No to ja nie leżę w telefonie. Ty idiota. Słuchajcie, to jest koniec tego making of, jak robiliśmy tego vloga. Jak się czujesz? Dobrze, dobrze. Źle wyglądam? Dobrze. Bardzo źle. Subskrybujcie kanał, enter. Followujcie Entera, like, Natalię. W górę. Totalnie, łapkę w górę. I więcej piosenek pewnie nie chcecie. I tak wam je damy. Na tym polegało. Jesteśmy chamy.